Opowiem wam historię. Ostatnio, gdy przeglądałem sobie procesory na sklepie, pół żartem, pół serio, przesortowałem wyniki od najtańszych i zobaczyłem to. Zgadza się, nowy procesor w sklepie za jedyne 33 zł. No i znacie mnie. Oczywiste jest to, że no... musiałem go kupić i sprawdzić, co to potrafi. No ej, ja mam tak wiele pytań, jakby co to jest w ogóle za procesor, czemu to jest tak tanie i co to w ogóle potrafi? Może będzie spoko do takiego codziennego użytkowania albo, nie wiem, jako procesor do serwera czy coś? I tak prawdę mówiąc, to muszę też wam się do czegoś przyznać. Chodźcie tu bliżej. Tak naprawdę to teraz ten procesor kosztuje 33 zł, ale ja kupiłem go za 44 zł. Cholera, znowu przepłaciłem. Nie, a tak całkiem serio, to powiem wam szczerze, że cena tego procesora mega się zmienia. Teraz jest za 33 zł, ja kupiłem za 44 i myślałem, że już to jest mega tanio, a widziałem, że ten procesor kosztował też przez moment 80 czy nawet 170 zł, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaka cena będzie, gdy klikniecie w link, ale no, można było go naprawdę tanio kupić. No dobra, zacznijmy od podstaw. Z czym my w ogóle tutaj pracujemy? To jest AMD Athlon X4970. I nie wiem jak wam, ale mi i przypuszczam, że wielu starszym widzom sama nazwa Athlon X4 kojarzy się raczej, no nie wiem, z soketem AM3 czy AM3+. A tutaj niespodzianka, bo ten procesorek jest na stosunkowo nowy soket AM4, czyli na ten, na który przychodzą Ryzeny. Przeglądając specyfikacje od AMD, zobaczymy, że ten procesor ma 4 rdzenie, 4 wątki, 2 mega cache'u, taktowanie do 4 GHz, wspiera PCI Express 3.0 i RAM do 2400 MHz. On jest wykonany w litografii 28 nanometrów, a jego nazwa kodowa to Bristol Ridge. Ciekawa też jest data wydania, 27 lipca 2017. Więc tak, ten procesor był jednym z pierwszych, które debiutowały w ogóle na soket AM4 i no tak naprawdę jego premiera nie była jakoś mocno oddalona od pierwszych Ryzenów. Przez to te procesory nie były zbyt popularne i prawdę mówiąc to mało kto o nich dzisiaj pamięta. Dużo popularniejszy był przykładowo Athlon 3000G, którego ja miałem też okazję parę lat temu testować i swoją drogą porównamy go sobie też dzisiaj w tym filmie. I akurat ten konkretny model tego Athlona, czyli 970, jest bardzo ciekawy, bo nie znalazłem ani jednego testu na YouTubie, ani nawet nie ma żadnego wyniku na HWBocie tego konkretnego modelu procesora. Jak szukałem, to udało mi się tylko znaleźć filmy i testy tego słabszego wariantu 950. Czyli co? Że niby znalazłem jakiegoś białego kruka? Odpalmy w końcu to tacko, bo się nie mogę doczekać, żeby sprawdzić, co to potrafi. No i zastanawiałem się, czy jest jakiś haczyk. No i wychodzi na to, że jest, bo po włożeniu procesora do mojej płyty X570 nie stało się nic. Kompletnie nic. Nawet nie zaczęły się kręcić wentylatory, płyta zachowywała się tak, jakby w sokecie nie było żadnego procesora. Szybka wycieczka na stronę producenta i tak, zgadza się, procesora nie ma na liście kompatybilności. Było to jednak dla mnie o tyle dziwne, że na tej liście nie ma też Ryzenów z serii 1000, ani Athlona 3000G, a zabawne jest to, że ta płyta bez problemu odpala te procesory, bo testowałem je wiele razy. No dobra, czyli inna płyta, więc wziąłem B550, na liście kompatybilności procesora nie ma, wrzuciłem go do soketu, taki sam objaw. Wziąłem B450, na liście kompatybilności procesora nie ma i objaw jest dokładnie taki sam, nawet nie ruszyły wentylatory. Okej, czyli potrzebujemy czegoś naprawdę starego, więc sprawdziłem swoją płytę na X370 i jest, faktycznie ten procesor powinien być kompatybilny. Jest, w końcu mamy to. No nie do końca. No bo co wy na to, że akurat od wersji BIOSu, którą ja mam, która dodaje wsparcie dla Ryzenów 5000, wywalili wsparcie do tych starych Athlonów Bristol Ridge? Dla spokoju ducha wrzuciłem tego Athlona do tej mojej płyty X370 i
no nie zadziałał, ale przynajmniej procesor dał jakiekolwiek oznaki życia, to znaczy zaczęły się kręcić wentylatory i dioda wyświetliła komunikat CPU, czyli no brakuje mikrokodów. I teraz tak, MSI oficjalnie nie wspiera downgrade'u BIOS-u. Na forum przeczytałem, że niby da się to zrobić, a na Reddicie ktoś pisał, że da się, ale trzeba BIOS modyfikować, a z racji tego, że ta płyta jest realnie w użyciu w komputerze, na którym montuję dla Was filmu, no to bardzo nie chciałbym sobie jej zepsuć, bo niestety nie mam tam BIOS flashbacka. I tutaj z pomocą przyszedł mi Kamil, tech tester, za co bardzo dziękuję. On wypożyczył mi właśnie taką płytę. To jest płyta od Asusa na chipsecie X470 i faktycznie ten Athlon jest na liście kompatybilności z tą płytą główną. Co prawda w nowszych wersjach BIOS-u też usuwają dla niego wsparcie, ale tu przynajmniej jest BIOS flashback, więc w razie czego będę mógł sobie wgrać starszą wersję BIOS-u. Wrzuciłem więc procesor do płyty głównej i działa! Jest! W końcu to mamy, w końcu udało się odpalić tego dziada. No i właśnie to jest chyba jedna z największych wad tego procesora, że po prostu może być go ciężko odpalić w obecnych czasach, bo nawet gdy patrzyłem sobie na różne używane płyty, właśnie X370, B350 czy A320, to często w opisach aukcji była taka notka, że BIOS jest zaktualizowany do najnowszej wersji, bo no w sumie powinien być, tak? No tylko problem jest taki, że wtedy już takiego Athlona nie odpalimy. Generalnie trochę ciężki temat. No dobra, ale jeżeli chodzi o takie codzienne działanie, jeżeli już faktycznie uda nam się ten procesor odpalić, to Windows 10 działa w porządku, w sensie serio nie jest źle. Jasne, jak odpalimy kilka aplikacji naraz, no to procesor dobije do tych 100%, ale ogólnie jest dość responsywnie i lepiej niż bym się spodziewał i prawdę mówiąc nie mam do czego się przyczepić. Przeglądanie internetu też jest git, moja strona działa no problem, YouTube w 4K też działa bardzo fajnie, a złożone strony takie jak na przykład Morele wczytują się też szybko, więc akurat w tym aspekcie jest git i kurczę jak za procesor za 33Z nie jest źle. I tak sobie myślę, że może faktycznie jak ktoś z Was by budował coś mega od zera i nie miał zbyt dużego budżetu, to taki procesor na jakiejś, nie wiem, B350, potem aktualizacja BIOS-u i wymiana na jakiegoś nowszego Ryzena, to nie wydaje się być aż taki zły pomysł. Jeżeli chodzi o PCI Express w tym procesorze, to technicznie jest to 3.0, ale w praktyce na slocie razy 16 mamy tylko dostępne 8 linii, a żeby było gorzej, to ten procesor w ogóle nie wspiera dysków M2 NVMe, przynajmniej u mnie na płycie w ogóle ich nie widział, więc musiałem korzystać z dysku na SATA. Pamięci w teorii niby powinien obsługiwać 2400 MHz, ale w praktyce mi nie udało się żadnego zestawu odpalić na takim taktowaniu i najwyżej ile udało mi się zrobić to było 2133. Przechodząc do testów, czyli do tego co ten procesor potrafi, no to w Cinebenchu R23 uzyskaliśmy 1761 punktów i 619 na single core score. No nie za dużo. Na pocieszenie maksymalna temperatura podczas Cinebencha to było 46 stopni, więc przynajmniej dość chłodno, chociaż prawdę mówiąc to ten procek wciągał więcej mocy niż bym się spodziewał, bo w piku było to 61 W. No i z racji tego, że ten Athlon nie ma zintegrowanego układu graficznego, a potrzebowałem czegoś do wyświetlania obrazu, no to pomyślałem, że świetnym pomysłem będzie użycie RTX-a 4090. A co? No i w 3D Marku uzyskaliśmy zatrważające 5760 punktów overall, ale okej. Benchmarki benchmarkami, a poradzi sobie taki procesor z grami? W sumie to nie wiem czego się spodziewałem, ale 100% obciążenia proca w menu Cyberpunka wygląda niezbyt zachęcająco. I oj tak, no nie ma jak zdusić RTX-a 4090 przepotężnym Athlonem X4970. Fantastyczne 13 klatek na sekundę, to jest to. We wbudowanym benchmarku niby wyszło więcej, no ale umówmy się, ta gra po prostu nie jest grywalna. Muszę podkreślić to po raz kolejny, że Doom Eternal to chyba jest jakieś mistrzostwo optymalizacji, bo nawet na takim procku wyciągamy 70 klatek średnio. Naprawdę szacun. Człowiek-pająk jest wymagający i to widać, bo no, gra działa źle, wyciągamy 23 klatki średnio. Odpaliłem też CSA 2, żeby zobaczyć jak działa, no i no, nie działa zbyt dobrze. Dobrze, osobiście ja to chyba bym nie pograł w deathmatcha na takim procku. Okolice 30 klatek. Overwatch 2 niby też działa, ale
Osobiście ja Rankeda nie odpaliłbym na takiej konfiguracji. No dobra, ale przecież powinno dać się wycisnąć z tego proca jeszcze więcej. Co nie? No, to się zgadza, ponieważ ten Athlon ma odblokowany mnożnik, co oznacza, że możemy go podkręcić. Więc zróbmy to i wyciśnijmy ostatnie soki z tego przepotężnego Athlona X4. I rzeczywiście, o ile sam mnożnik jest odblokowany, to gorzej jest z tym, co faktycznie da się z tego krzemu wykrzesać. Rzuciłem na start mocne 1,5 V na CPU i wrzuciłem 4,5 GHz. No i nie dało rady. 4,4 GHz niby butowało do systemu, ale no wywalało mi błędy i Cinebench od razu się crashował. Podbiłem napięcie nawet na 1,6 V, ale no to nic nie zmieniło. Co ciekawe, to HW Monitor i HW Info pokazują Core VID na poziomie 1,337 V. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd w raportowaniu, czy faktycznie ten procesor ma jakiś twardy limit na napięciach. Chociaż, co ciekawe, to faktycznie na CPU SoC i na V-Core miałem te napięcia, które zadawałem w BIOSie, więc no ciężko mi powiedzieć. Finalnie ja zatrzymałem się na 4,3 GHz na napięciu 1,5 V. Efekt? Dostaliśmy dokładnie 200 punktów więcej w Cinebenchu, czyli w praktyce przyrost o jakieś 11%. W 3D Marku też mieliśmy wzrost w okolicach 10% na wynikach. Sprawdziłem też testowane wcześniej gry i wzrosty wydajności, no powiedzmy sobie wprost, no były marginalne. Trochę taka sztuka dla sztuki. Prawdę mówiąc, to po cichu liczyłem, że uda nam się przebić tą magiczną barierę 5 GHz na tym procku, no ale no nie wiem, albo sam krzem jest faktycznie słaby, albo płyta coś się nie lubi z tym prockiem, albo po prostu ja nie umiem tego zrobić, więc jedno z trzech na pewno. Z drugiej strony to procek za 3 czy 4 dychy, więc nie czepiajmy się, okej? No i znacie mnie, wiecie, że ja nie lubię testować tak po prostu sprzętu w próżni, więc dorzuciłem jeszcze dwa inne tanie procesory na M4, czyli Ryzena 1200 i Athlona 3000G. Taki Ryzen 1200, o ile na papierze wydaje się podobny, bo też ma niby 4 rdzenie, 4 wątki, a nawet ma mniejsze taktowania, to pamiętajmy, że to jest zupełnie inna architektura. I Ryzen 1200 jest wykonany w 14 nanometrach, a nie 28. Zacznijmy od Cinebencha, do którego dorzuciłem jeszcze kilka innych tańszych procesorów i och, no tego się nie spodziewałem, ale wychodzi na to, że i piątka trzeciej generacji z zablokowanym mnożnikiem w takim Cinebenchu wypada lepiej niż ten Athlon X4. Oj. A taki Ryzen 1200 to w ogóle zostawia go jakieś lata świetlne za sobą w tyle. Przechodząc do 3D Marka, no też nie będzie niespodzianką, że taki Ryzen 1200 czy Athlon 3000G poradzą sobie sporo lepiej. To samo w grach. Te dwa trochę droższe procesory absolutnie zmiażdżą tego Athlona X4, jeżeli chodzi o takie zastosowanie i nie ma tutaj nawet o czym dyskutować. No, różnice są po prostu ogromne. I taki przykład pokazuje nam, jak ważna jest architektura procesora i że rdzeń rdzeniowi nierówny. I do tego dochodzi też pobór mocy, bo przez to, że ten Athlon X4 jest wykonany w 28 nanometrach, to paradoksalnie z całej trójki pobiera najwięcej mocy. Serio, no wychodzi na to, że też nie jest energooszczędny ten procesor. Co sprawia, że ten Athlon też no nie za specjalnie nada się do jakiegoś serwera, bo po prostu wciąga więcej mocy niż na przykład taki 1200 albo Athlon 3000G, więc raczej nie polecam do serwera. No i dobra, jeżeli uda wam się kupić taki procesor za 30 czy 40 zł, no to jeszcze ujdzie w tłoku, ale biorąc pod uwagę, jak problematyczne może być dobranie pod niego płyty głównej, no i to, że wydajnością on nie rozpieszcza, a w przedziale od 80 do 100 zł spokojnie znajdziecie Ryzena 1200, to chyba bym odpuścił ten temat. Jako ciekawostka, fajny i bardzo się cieszę, że mogłem go potestować. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios!